Pogoda straszna. Deszcz leje. Ale na szczęście na przystanku Kraków-Łobzów są wiaty, gdzie można się przed nim schować. Zresztą w ogóle ja na tym przystanku Kraków-Łobzów widzę ogromne zmiany. To nie ten sam przystanek. Tak, już część tych prac na Krakowie-Łobzowie wykonaliśmy. Zmieniliśmy perony, które obsługiwały tylko z jednej strony pociągi. Teraz będą te pociągi obsługiwane zarówno z prawej strony, jak i z lewej strony tych peronów. Ale prace trwają nie tylko na samym przystanku. Ja tam widzę, że jeszcze tam hen daleko pracują. Tak, jesteśmy tutaj na pierwszym odcinku naszej inwestycji. Prace trwają aż do Podłęża. Patrząc dalej, mamy ulicę Racławicką. To najtrudniejszy etap budowy pod dwoma torami już za nami. Tak samo na ulicy Łokietka, Prądnickiej i Kamiennej. I te prace w połowie w zasadzie mamy już wykonane, bo wykonaliśmy już konstrukcję właśnie dla dwóch torów. Docelowo będziemy mieli tam cztery tory. Czyli będą cztery tory, dwa są w trakcie przebudowy, a po jednym jeździ pociąg. Tak, cały czas ten ruch jest utrzymywany po to, żeby pasażerowie kolei mogli korzystać. No to skoro już tutaj jesteśmy, to zajrzyjmy do tego wykopu. No chciałabym się dowiedzieć, jak się buduje takie tory kolejowe. Tutaj jest jakaś taka podbudowa, na to idą podkłady, a później szyny? Tak, wykonujemy podbudowę, która musi mieć odpowiednią nośność. Po zweryfikowaniu, że ma odpowiednią nośność, układane są kolejne warstwy. Jak zostanie to wszystko odebrane, sypany jest tłuczeń, układane podkłady. Oczywiście to wszystko musi być w odpowiedni sposób zawibrowane i przygotowane. I jedzie już później pociąg, tak jak na przykład ten towarowy. Jestem teraz na wiadukcie nad ulicą Prądnicką. No i tutaj to faktycznie się dzieje. No ale na moje oko to tutaj sporo roboty zostało. Tak, widzimy tutaj już nowy układ torowy został położony. Oczywiście wymaga jeszcze prac okołotorowych. Obieg na ulicy Prądnickiej już mamy wybudowany. Ta konstrukcja pod te dwa tory już jest skończona. Oczywiście jeszcze przed nami prace wykończeniowe. Na to przyjdą podkłady, szyny i będziemy mieli nowy tor. No ale przebudowa tutaj tego miejsca była dość skomplikowana. Przecież tu jeszcze tramwaj jeździ nad nami. Tak, to bardzo skomplikowana inwestycja w środku miasta. Tutaj udało się nam w taki sposób prowadzić pracę, żeby tych utrudnień dla kierowców i dla pieszych w zasadzie żadnych nie było, a ruch pociągów cały czas odbywa się po tym torze. Czyli jadą z dworca głównego na Łobzów, gdzie byliśmy. Tak jest.